Jesteśmy dzisiaj na wyjątkowym wydarzeniu. Dlaczego akurat twoją muzą została Kasia Kowalska? Dlatego, że jest absolutnie najpiękniejszą, najmądrzejszą kobietą, jaką w ogóle mogę znać. I uczyniła mi ten wielki zaszczyt. I skromną. Dziękujemy. I uczyniła mi ten zaszczyt, że tak naprawdę zgodziła się założyć długą kreację. To jest w ogóle dla mnie niesamowite wow, niesamowite doświadczenie, ponieważ taką chciałam Kasię zobaczyć. Można się teraz odwdzięczyć. Dlaczego zgodziłaś się właśnie na tę projektantkę? Agnieszka jest wyjątkowa, to nie ma tutaj dwóch zdań. Jest kobietą, fantastycznie się dogadujemy. Poza tym ona ma pazur, wie o co chodzi w modzie i potrafi tak mnie ubrać, że zadziwiająco dobrze się w tym czuję. Nawet w sukience, uwierzcie. No właśnie, bo ciebie długo nie było. Na czerwono, w blasku fleszy, bo dzisiaj impreza fleszy, więc tak możemy mówić. Jak się czujesz po tym powrocie? No i jak w ogóle odbierasz odbiór fanów nowej, najnowszej piosenki? O, bardzo dobrze odbieram, bardzo się cieszę, bo mam dużo fajnych opinii. I generalnie dla mnie samej jest to duży krok, bo niełatwo się nagrywa po tylu latach. Te lata poświęciłam przede wszystkim na wychowanie syna i dla swojej rodziny. I nie uważam, że mnie nie było. Ja byłam 24H. Natomiast wiadomo, że nie ma wtedy za dużo czasu, żeby biegać wszędzie się pokazywać. Zresztą ja nie mam nawet takiej natury i bardzo rzadko wychodzę. Dzisiejszy wieczór jest specjalny. Na zaproszenie Agnieszki nie mogłam nawet powiedzieć nie. Przed tobą jeszcze jedno ważne wyzwanie, bo będziesz reprezentować Polskę w konkursie. Jak się do tego przygotowujesz? Jak zareagowałaś w ogóle na tę nominację? No jestem zaskoczona, ale bardzo się cieszę, bo to jest kolejny dowód na to, że jak się ma marzenia, idzie się za marzeniami, nie zważając na jakby kłody pod nogami, to się opłaca. Czy właśnie taki wieczór jak gdzieś blask fleszy odpowiada wam? To znaczy ja wolę inne rzeczy, ale czasem trzeba coś takiego zrobić. No tak miły i taki ciepły, niesamowity wieczór, to jest naprawdę super wyjść, spotkać się z ludźmi w takich okolicznościach, także absolutnie tak.